Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shira, witam was w kolejnym odcinku z Planet Crafter. Kochani, wracamy. Jak słyszycie, czuję się już znacznie lepiej, więc mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek również będzie bardziej różnorodny, ale może skończyć się tak jak zwykle. Osmu mamy sporo, zobaczymy jak tam nasze stópki się produkują i czy się produkują. Zobaczymy jak to jest, jak to wygląda. Jak to wygląda? Kiedyś będziemy mogli sobie to jeszcze bardziej rozwinąć, oczywiście. Niski poziom pożywienia. Dobra, luz. Oczywiście full stópek. Już się kolejne robią. No kurczę, to jest genialne. To jest genialne. To jest po prostu luks i malinka. Cały czas się pięknie wszystko zbiera. Tu krzem, magnes. No jest elegancko. Dużo aluminium. Dużo aluminium. Samo aluminium. Dobra, niestety już chyba nie będzie tego robić. A jednak ma jeszcze. Dobra, mamy zapas stópek. Wracamy. I tak, zobaczmy priorytetowo, jak wygląda nasza terraformacja. Jak stoimy z tym teleportem, który ma niedługo do nas dotrzeć. Gdzie to jest? Tu jest. Jak to wygląda? Tu jest teleport chyba w ogólnej terraformacji. Teleporter 25 GTI. No sporo jeszcze brakuje. Sporo brakuje. Widać, że to naprawdę bardzo wolno idzie. Ciśnienie sobie tam rośnie. Pamiętam, że tu były jeszcze chyba jakieś mnożniki, tak? Ja czegoś tu nie zrobiłem chyba. Informacje orbitalne. Ja nie wiem, czy ja nie miałem tego robić wtedy, dlatego ten mikrochip kompasu był zrobiony. Dobra, mikrochip kompas. Mikrochip. Krzem, magnes i dwa aluminium. Krzem. Magnes jest tu. I dwa aluminium. Akurat mamy trzy. Fajno. To nie było to. No nie wiem, że się zaciąłem. No bez jaj. No jaja. No to ładnie. To ładnie. Drabinka. Musimy ją bardziej z tej strony sobie zrobić. Tak? Tak. Dobra. No, to jest naprawdę taka dosyć mocna prowizorka. Ja wiem. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Będziemy robić sobie ładniejszą bazę za jakiś czas. Informacje orbitalne, osm i krzem. Krzemu już jest mało. Osmu też... W sumie nie, osmu nie jest mało. Oszukuję. Szyrokanciarz. O, na razie tu. Dobra, mamy tak. Ciepło razy 8, czy plus 8000%. Czyli ciepło jest najbardziej rozwinięte u nas w tej chwili. Teoretycznie, czysto teoretycznie. Ciepłota. Gdzie tu jest ciepłota? Tu jest ciepłota. Ciepło nam stoi. Ewidentnie nam stoi ciepełko. Tylko tu już mamy maksa. Tlen. Może bardziej powinniśmy zainwestować w ten tlen. Tylko problem jest taki. Ze ziarna by wyrósł kwiat? Ej. My doniczki chyba nie robiliśmy. Chyba nie. Chyba nie. Ej, dobra. Nie robiliśmy tej niczki. Nie wiem czemu, ale ją olałem. Magnes, kobalt i nawóz. Magnes, kobalt i nawóz. A nie, tam nie było krzemu? Nie. I here we go again. Będę tak żałował rozbiórek tych nawozów te dwa, że to szok. Ja już to czuję. Czuję to w kościach. Nie wiem, do czego ta doniczka służy. Czy to jest tylko jako ozdoba? Tylko i wyłącznie? Naprawdę? Byłoby to możliwe. Tuska nie chcemy. 0 na 300, Tusk ma 400. Dobrze, że nie da się ich jakoś łączyć, bo naprawdę mamy dużo tych kwiatów. Krytyczny poziom jedzenia. O nie, no dobra. Kij. Mamy naprawdę dużo tych kwiatów, a nie możemy ich w żaden sposób łączyć. To jest bardzo bolesne.
5 PPQ. Szkoda, że się tego zbierać nie da. Chyba się nie da, nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy. Dobra, next item, który nam został? Biomasa ekranowa to chyba jest tam. Biomasa ekranowa. To wychodzi na to, że musimy iść w full tlen. Full tlen tylko... Tylko właśnie. Nasiona Lirma i mutagen. Ja już wolę chyba iść w ciepło albo... Albo po prostu w ciśnienie. Tak naprawdę tu potrzebujemy masę osmu i masę stópek. I możemy to zrobić. O, myślę, że mamy na tyle różnorodne wszystko, że bez problemu. Dynię możemy sobie oczywiście zostawić tu. To możemy zostawić tu, to tu, to tu, to tu, to tu. Nasiona nie, woda dobra. Wiem, pierdolnik robię jak zwykle, ale jestem Shiro. Jestem Shiro, tego nie pani Maje. I myślę, nie postawimy tutaj spokojnie, na luzie. To już nie teraz. To, że na pustyni można by było zrobić te wiertnice, ale to już jak będziemy mieć teleporter, to wtedy dopiero sobie ogarniemy, jak to wszystko działa. No i oczywiście po 8 zaraz będziemy musieli wyruszyć. No bo już nam tego 8 zabrakło. Idziemy się napić, zostawić przedmioty i lecimy po 8. A żeby tradycji jeszcze stało się zadość, bo ja tak bardzo to lubię robić, to wywalam to. I w końcu mamy czysty plac. Czysty placyk. Tych wiertnic naprawdę tu jest od zajebania. No mówię, dlatego bardziej chciałbym te w sumie rzeczy, które są zbędne tutaj nam w widoczności, wolałbym je jednak zostawić. Aluminium nie chcę. Dobra, lecimy po sosm. Sosm. Tak, sosm. Ja sam jeszcze kawki napiję. Dam się kaweczki napiję. Jak tam w ogóle z naszym Irydem? No, tak może być. Krzem i resztę. Znaczy krzem to możemy zostawić. Żelaza nam tutaj nie potrzeba, więc możemy to walić. No problem. Niech się zbiera dalej. Niech się zbiera dalej. I niedługo... Niedługo będę chciał chyba zacząć eksplorować tak już bardziej poważnie, ale naprawdę ta eksploracja byłaby najlepsza dopiero jak już będziemy mieć tlen. Żebyśmy się nie martwili zbytnio o to, czy my to przeżyjemy. Woda zawsze gdzieś się znajdzie, zawsze gdzieś się będziemy mogli napić. Jedzenie dosyć wolno schodzi, więc luz. Ale jednak ten tlen jest problematyczny dla nas w tej chwili. O, jak pięknie się zebrało. Panie. Elegancko. Elegancko. Elegansior. Siarkę zbieramy, siarka się zawsze przyda. Zrobimy jakieś winko potem z siarką, czy coś w tym stylu. Tak to chyba leciało. No i tak jak powiedziałem, więcej irydu. Iryd jest dosyć mocno potrzebny. W szczególności, że teraz mamy nieskończone stópki, więc możemy dużo rakiet wysyłać. I tą terraformację możemy w teorii przyspieszyć. Tylko no właśnie. Przydałoby się jednak już teraz to zrobić. Ujojoj, ale zajebane. Wszystko zajebane. No problem. Oj, nie tu. No problemo. Tak, sosm zostawiamy. Siarksona zostawiamy. No, siarki w ogóle mam od zajebania też. Dobra, na razie tu. Nie mam miejsca na itemy. No i czemu? Czemu tu jest taki pierdolnik? Kobalt, dobra. No musimy to tam zanieść, bo... I tak to się tu marnuje, no. Tak się marnuje. Szkoda, że nie pomyśleli jeszcze o większych skrzynkach, bo to też by się przydało. Naprawdę, już 10 minut odcinka minęło, a ja nawet tego nie czuję. No, po prostu ten Planet Crafter tak pięknie wchodzi. Że Discordy już by to skomentowały.
zbieramy te stópki. Następna dawka, no mówię, to naprawdę było chyba najlepsze, co mogłem zrobić z tym, z tymi stópkami. Jeszcze tam sobie zrobimy jeden automatyczny reloker i zaczniemy robić z tych stópek pręty. Już będzie full automatyka. Full automatyka. No i stópki już mamy. Genialne. Genialne. Irytson. Iryt możemy na razie zostawić. Tylko mówię, jak będziemy mieć teleporter, to w takim razie już tak naprawdę ciśnienie będziemy musieli nawet zwiększać. No ale to się ogarnie już jak będzie ten teleporter. Stópki zbieramy przy okazji. O. No mówię, wystarczy to, że my donosimy tych surowcy i z automatu już mamy ileś stópek. No to jest piękne. W szczególności, że te stópki naprawdę były dosyć problematyczne. Były problematyczne, ale już nie są. Więc jeżeli robicie własne gierki, to... Znaczy własne gierki, własne rozgrywki, to polecam wam właśnie ten sposób, bo oddaje. Mocno oddaje. Mega mocno oddaje. Dobra, tu już nic nie było. Tu jest tylko trochę irydu, ale to nie szkodzi. Idziemy sobie jeszcze po tamten iryd. Skoro już tu jesteśmy. Nie zaszkodzi. Na razie nawet możemy to zostawić w ten sposób. Ja sobie ten iryd przerobię. Dwie sztuki zostały. No i mamy full irydu. Dobra, ale to mówię, to spoko. Pójdziemy zaraz po te surowce i przy okazji zrobimy sobie oczywiście standardowe kolejne wiertnice irydowe. Dwóch sztuk nie ma. Iryd. Dobra, jest. Nawet sobie dwie zrobimy. Fajno. I okej. Mamy dwa pręty uranowe, tylko... Aluminium nie ma, kurwa. Dobra, inaczej. Pójdziemy jeszcze raz tam. No wiem, że to jest takie latanie. Latanie głupie. Ale no problem. Ja mógł tu mieć z kilometra płacone. Okej. No mi się wydaje, że tu jeszcze będziemy musieli przyjść. I tak. No i też wiadomo, że jeżeli chcemy ogólnie mieć tu tlen, no to musimy bardziej inwestować w rośliny. Tak naprawdę rośliny nam jeszcze zostały tylko i wyłącznie, no i chyba ogrzewanie nieodkryte. Ale nie jestem pewny. Wiem, że ciśnienie też na maksa jest rozwinięte. Dobra. Trochę tego aluminium musimy sobie stąd ściągnąć. Super stópki jeszcze są. Jak to wygląda? Aluminium jest pobierane. Tu też jeszcze jest aluminium. Spoko. I kolejna stópka. Dawno rakiet nie wysyłaliśmy, więc to też będę chciał na pewno nadrobić. Na pewno będę chciał to nadrobić. Tylko już potem, jak zapewnimy sobie iryt, to naprawdę, ale to naprawdę terraformacja nam skoczy z miejsca. Dobra, weźmy sobie trochę tego. O, super, stópek zabrakło. Tak. W teorii moglibyśmy sobie jeszcze jedno zrobić. No i teraz. Fajnie. Stópki, pręty. Potrzebowaliśmy jeden pręt. Czyli dwa pręty. I 6 osmu.
Jak zrobimy sobie już dobrą, ale to dobrą siedzibę, czy siedzibę, Boże, co ja gadam? Dobrą infrastrukturę, jeżeli chodzi o Iryt, wtedy już będziemy w domu. Dlatego ja, jakiś taki płaski teren by się przydał. Na przykład tu. Dobra. Będzie na razie tu. Rozumiem, że tu już nie mam nic, nie. Opa. To możemy sobie zniszczyć. No trochę dalej będziemy mieć, no ale bez przesady. To aż tak daleko nie jest. Prawda, kamień. Czy surowce? Kamień. W ogóle jest dużo kamieni. I tak mi chyba nie wyjdzie, jak chcę zrobić. No dobra, to nieważne. Pręty uranowe. Nie. To wracamy do starego planu. Plan był taki, rozstawiamy po prostu wiertnicę. To tu pręty zebrać, bo ja jestem pewny, że teraz je pogubię po prostu. Niski poziom nawodnienia, no problem. Może się nie zesrasz. A? I last one. Na który nas przynajmniej w tej chwili było stać. Z drugiej strony. No i fajnie. Wszędzie się zbiera iryd. I niech się zbiera. Cały czas te burze. Cały czas tylko burze i burze. Jak to wygląda? I zobaczmy sobie, jak wygląda nasz... Wow, próbka aktery się zrobiła. Fajnie. I jak wygląda nasz postęp terraformacji. Ambitnie. Biomasa sobie leci. Widzę, że biomasa też jest wliczana do tego. Czemu owady nie są wliczane? To jest jako biomasa. Tak, to jest wliczane do biomasy. Okej. Rozumiem. Chyba. No ale tego teleportera to my chyba szybko nie zrobimy. Szybko niestety go chyba nie zrobimy. Dobra, ale tak. 2 osmu, nawet 4 osmu. I 2 pręty z super stopu, bo chcemy zrobić sobie kolejnego autorzemieślnika. Zapytacie po co? Już wam tłumaczę. Potrzebujemy prętów irydowych, prawda? O kurka, wódka, dobra. Już, napiłeś się? Tak? To git. Potrzebujemy prętów irydowych. Więc trzeba sobie je zrobić. Przy okazji. Jak już to zrobimy. O, ile to żelaza było. Przy okazji, jak to zrobimy. To... Będziemy mogli sobie przy okazji, tylko delikatnie przy okazji. Dobra, chcę i tu. Pozbywać się irydu, po prostu zaoszczędzić miejsce. Tylko 3 złapało. Bardzo ciekawe. Nadal 3. To już mi się mniej podoba. Dobra, tu niech stoi na razie. Na razie będzie lepiej. To ogarniemy. 4, 4. I tworzymy oczywiście pręty irydowe.
Jeszcze nie ma. Ale już się powoli zbiera. To możemy ten iryt na razie zebrać. Nam nie szkodzi nic. Albo zrobić to w ten sposób, o. No i pręcik irydowy. Jeden już mamy. I to niech się zbiera. Za to tam zrobimy sobie kolejny kolektor, który będzie z super stupek. Chociaż właśnie. Nie wiem, czy dobrze myślę. Nie wiem, czy nie będę potrzebował jeszcze jednego kolektora. Znaczy kolektora. Autocraftera. Raz, dwa. Nie, i wszystkie nasze super stupki poszły w pizdu. No ale gdyby nie to, to bym pewnie robił to długo i namiętnie, więc coś za coś, coś za coś, niestety. Coś za coś. Zapytacie mnie, dlaczego chcę zrobić dwa. Już objaśniam. Mam plan. Kurde, sprytny. 2, 4, 6. Dobrze liczę, tak, 6, 8, a nie. To w sumie nie potrzebujemy dwóch. No w sumie nie potrzebujemy dwóch. Wszystko będzie działać jak należy. No i fajnie, i tu nam się robi. Tu nam się ładnie robi. Super stópki, czy super pręty też się robią. No ekstra. No i ekstra, tylko nie mamy jeszcze, no niestety, jednego irydu. Znaczy prętu irydowego. Bo zrobilibyśmy sobie kolejny w tamtym miejscu. Ale czekajcie, a co my potrzebowaliśmy, żeby sobie zrobić te trzy, o tutaj jest. A nie, ciśnienie nie jest na maksa, to ciepło jest na maksa. 38,33. Od wyboru użytkownika. O kurde. Czyli my tutaj możemy sobie już generować tak naprawdę wszystko. Ej, to by było eleganckie. To by było eleganckie. Dobra, nie mam jedzenia. To nie byłoby głupie. 6 super stópek i 3 osmu. Właśnie, tylko my już osmu nie mamy. Ja bym chciał w to ciśnienie iść na maksa. Ja bym chciał w to ciśnienie iść na maksa, ale... Pręt osmu. Jakiś update przed? Mi się wydaje. Jak mi się wydaje. To akurat było chyba w biologicznych. Takie mam przeczucie. Dobra, tylko tak. Fasolki nam się pokończyły. Tych fasolek jest mało. To sobie możemy pozbierać to do korzonki. Dobra, czego będziemy mieć dynie, nie? Albo grzyby. Może być dynia. Dobra. No właśnie, tylko gdzie to było? Gdzie to było? Tu było. Zblokowaliśmy nasiona drzew Humelora. To trzeba pamiętać. Generator jedwabiu. To też by się przydało. Zresztą jedwab, czy on jest taki potrzebny, szczerze powiedziawszy? Niezbyt. Ulte 2. Farma motyli. Są same larwy. Które zaraz odblokujemy w sumie. Farma motyli. Też są motyle. A za samą biomasę, którą jakby nie patrzeć, mamy rośliny i owady. Mamy wiertło te 5. Ewentualnie podgrzewacz T5, który jest za 8,3 kilotony. Kilotona. To jest od... No, dużo.
Więc fakt faktem wiertełka możemy robić. Możemy wiertełka robić, ale... Ale będzie to ciężkie do zrobienia. Roślina orema. Mutagen i kora drzewa. Więc tego się zbierać nie da, rozumiem, tak? To jest tylko ozdoba, nieważne. Dobra, niech stoi. Tylko my chyba tego orema nie mamy. My tego orema nie mamy. Możemy zrobić kolejny? Możemy. Dobra, czyli mamy na kolejny generator. Czy ekstraktor rudy. Żelazo. I krzemo. Nawet tytan się znalazł. Magnes. Kobalt. Wszystko. Wszystko. Czyli tak, lecimy jeszcze w tej chwili do... Lecimy do... Osmu, bo nie mamy osmu. I też tam postawimy kolejny generator, no bo no mało tych rzeczy jest. Stópki mniej więcej mamy już na bieżąco, spoko. Mamy robione pręty, spoko. Tutaj ogólnie też nie ma już tak źle. Mamy cztery generatory. Dopiero jeden pręt irydowy się zrobił, ale... A, cztery. Plus siedem. Osiem. Jakbyś jeszcze jeden zrobił, to bym zrobił dwa generatory. To na pewno już trzy się pewnie zrobiły. O, dawaj, wyskocz. Wyskocz, panie pręcie. Weźcie się, wydobądźcie. Jeden. Nie bądźcie chamy. Pospolite larwy. Szkurde. Dawaj. Dawaj. Jaka świnia. Nie ma irydu, żadnego, nic, 0-0. Tu wodę możemy bić? Możemy. Ja tu nic nie zostawiłem, żadnej skrzynki, nie. Liczę na to, że może jak odejdę, to się namyśli jednak. Oj, chyba się namyślił, dobra, mamy to. I zrobimy dwa ekstraktory naszego super surowca. Osmu. Gdzie to było? Tu drogę znam na pamięć po prostu. Mógłbym naprawdę z zamkniętymi oczami spróbować tutaj dolecieć. I myślę, żebym, co jest najlepsze, nawet trafił. Nawet bym chyba trafił. A, to jest... Dobra, T1. No właśnie, tego osmu jest... Tego osmu jest, naprawdę jest sporo. Przy czterech ekstraktorach myślę, że bez problemu damy sobie radę. Myślę, że to nie będzie jakoś nawet słabo ulokowane. Jak to... Kurwa, naprawdę. Tyle czasu czekałem. O, a nie wziąłem prętu. No to tam mnie sklnęliście pewnie. Uj. Ja już to czuję. Naprawdę to czuję. Tam naprawdę ładne bluzgi leciały. Definitywnie. Dobra, znów osmu uzbieraliśmy sobie trochę. No i to teraz. Jakie dalsze plany? Więcej irydu, bo ten iryd naprawdę słabo się zbiera jeszcze. Myślałem, że lepiej się będzie zbierał. O, zrobiło się? Nie. Co to oszukuje? Grafika ma jakby się zebrało. Myślę, że powoli będziemy mogli już podróżować sobie w tamtą stronę. Wiem. Spoko. Osmy. Myślę, że wiecie co? A, my nie mamy tego, co jest najlepsze. Nieważne. Dobra, chcę sobie zostawić mniej więcej po jednym rządku
tych surowców. Zacznijmy od magnezu. Kobaltu też mamy od zajebania. Krzem jeden. No i trochę żelaza. Iryt zostawimy. Iryt zostawimy, weźmiemy więcej żelaza. Myślę, że takie pierdoły jak najbardziej to wystarczy. Tylko, że takie naprawdę pierdółki to jest spoko. Zobaczmy, jak tam nasze super stópki się trzymają. Przepraszam. Przepraszam. Delikatna chrypka. Jedna? Nasza farma się coś zepsuła. Od cholery aluminium. Nie ma tytanu pewnie. Larwa motyla. O ja pierdzielę, ile jest tego aluminium tutaj. Ja, nie ma tytanu. I z tym tytanem zawsze był problem. Po prostu zawsze. No ale dobra. Mamy super stop. Możemy go rozrobić i będzie git. Moi drodzy, ale naszą dalszą farmę tych ciśnieniowych generatorów będziemy sobie oczywiście rozwijać w następnym odcinku. Myślę, że nawet spróbujemy ją gdzieś przenieść dalej. Może gdzieś tam na pustynię. No myślę, że spoko, bo taki widok nie jest mi potrzebny, a na pewno dużo będziemy tego robić, więc jak najbardziej myślę, że to będzie dobry i ambitny plan. Trzymajcie się, grał dla was Shiro, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Bye!